Przeczytamy Słowo Boże. Wir lesen Gottes Wort. Objawienie, rozdział 2. Offenbarung 2. Od wiersza 25. Ab Vers 25. Trzymajcie się tylko mocno tego, co posiadacie, aż przyjdę. Zwycięzcy i temu, kto pełni aż do końca uczynki moje, dam władzę nad poganami i będzie rządził nimi laską żelazną i będą jak skruszone naczynia gliniane. Taką władzę i ja otrzymałem od Ojca mojego. Dam mu też gwiazdę poranną. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Bis Vers 29. Mir ist in den letzten Jahren der Gedanke des Festhaltens immer wertvoller geworden. Dla mnie ta myśl trzymania się mocno tego, co mam, w ostatnich latach szczególnie stała się kosztowna. Wir leben in einer Zeit, wo der Ruf nach Aktivitäten und Neuerungen immer größer wird. My żyjemy w czasach, gdy wezwanie do podjęcia działania, nowego rodzaju aktywności coraz to głośniej się rozlega. Das, was alt und bewährt ist, ist in den Augen vieler nichts mehr wert. Bo to, co jest stare i już sprawdzone, to w oczach wielu ludzi nie ma już wartości. Es muss etwas Spektakuläres geschehen, die Massen bewegendes. Musi coś dziać się bardziej spektakularnego, co by poruszyło całymi masami ludzi. Es ist so wie bei den Athenern, die immer etwas Neues hören wollten. To jest podobne do sytuacji, jaka była w Atenach, którzy Ateńczycy chcieli ciągle słyszeć nowe rzeczy. Aber es ist für den Herrn unendlich wertvoll. Ale to dla Pana jest o bardzo wielkiej wartości. Wenn er solche sieht, die festhalten, wenn andere loslassen. Gdy on widzi takich, którzy mocno się trzymają, podczas gdy wokoło wszyscy już zrezygnowali. Es gibt sehr viele Stellen auch im Neuen Testament, die uns dazu ermuntern. Jest wiele miejsc również w Nowym Testamencie, które nas do tego zachęcają. Möge der Herr Gnade schenken, dass wir, die wir heute hier sind, zu denen gehören, die festhalten. Oby Pan darował łaski, abyśmy dzisiaj my należeli do takich, którzy mocno się trzymają. Es ist auch noch interessant, einmal in Verbindung mit dem Ausdruck bis ich komme. Wir sollten auch mal in Verbindung mit dem Ausdruck bis ich komme nachdenken, was der Herr alles damit verbindet. My w związku z tym wyrażeniem trzymaj aż przyjdę, to powinniśmy się zastanowić, co z tym łączy się. Es mag noch mehr Stellen geben, mir fallen mal soeben drei Stellen ein. Może jest więcej takich miejsc, mnie właśnie teraz się przypominają trzy takie. Und wenn wir sie im Zusammenhang sehen, meine ich, dass wir auch da eine gewisse Ausgewogenheit finden. I gdy je razem rozważymy, to stwierdzimy pewną równowagę. Es könnte die Gefahr bestehen, dass wir uns selbst zur Untätigkeit verurteilen oder zufrieden sind damit, dass wir festhalten. Może być taka sytuacja, że my samych siebie ocenimy, że będąc zadowolonymi z tego, co jest, co trzymamy się mocno, że to nie jest wystarczające. Der Herr aber sagt nicht nur halte fest, bis ich komme. Ale Pan powiedział nie tylko to trzymaj mocno, aż ja przyjdę. Er sagt auch in Lukas 19 handelt, bis ich komme.
Ale według Łukasza 19 rozdział Pan powiedział: działaj, aż ja przyjdę. Das heißt, wir werden schon tätig für den Herrn. To oznacza, że mamy być przecież czynnymi dla Pana. Entsprechend den Funden, die er verteilt hat. Odpowiednio do tych talentów, które każdy z nas otrzymał. Es gibt drei Richtungen. Einmal im Blick auf uns selbst halten wir fest. Są trzy takie kierunki, jeśli chodzi o nas samych, co mamy mocno trzymać. Zugunsten anderer handeln wir. I dla dobra innych działamy. Und im Blick nach oben, gegenüber Gott, verkündigen wir den Tod des Herrn, bis er kommt. I w stosunku do Boga ogłaszamy śmierć Pana, aż On przyjdzie. Dann noch einen Gedanken zu Vers 26 und 27. I teraz jeszcze parę myśli do wierszy 26, 27. Wenn wir die Stelle aus dem Alten Testament noch zu Rate ziehen, gdybyśmy zacytowali teraz miejsce ze Starego Testamentu, dann finden wir, dass hier ein Zitat aus Psalm 2 erwähnt wird. To stwierdzimy, że tutaj jest zacytowane słowo z Psalmu 2. Aber in Psalm 2 bezieht sich die Verheißung auf den Herrn selbst. Ale w Psalmie 2 ta obietnica dotyczy osobiście Pana. Da sagt Gott gleichsam zu dem Messias: fordere von mir und ich will dir zum Erbteil geben die Nationen. Tam Bóg powiedział do Mesjasza: żądaj tego ode mnie, a ja tobie dam te narody jako dziedzictwo twoje. Aber hier wird die Verheißung dem Überwinder gegeben. Ale tutaj ta obietnica jest darowana zwycięzcy. Und ich finde diese Parallelität zwischen dem Weg des Herrn und dem Weg des Gläubigen sehr beeindruckend. I ta, te porównanie czy zgodność tej drogi Pana z drogą wierzących wywiera na mnie wielkie wrażenie. Der 27. Vers endet mit der Bemerkung, wie auch ich von meinem Vater empfangen habe. 27. Wiersz kończy się tą uwagą, że tak jak ja i sam od Ojca otrzymałem. 28. Wiersz. Damit vergleicht er das, was er dem Überwinder verheißt, mit dem, was ihm selbst gegeben wurde. I z tym on porównuje to, co będzie darowane zwycięzcy, z tym, co jemu samemu zostało darowane. Der Jesus kannte auch etwas von Verwerfung, von Schmach, von Missachtung mehr als jeder andere. Pan Jezus też doświadczył dużo rzeczy z zakresu odrzucenia, pogardzenia, i to więcej niż ktokolwiek inny. Und jetzt lässt er solche, die diese Verwerfung mit ihm geteilt haben, auch teilhaben an seiner Herrschaft und Herrlichkeit. I teraz on tym, którzy mieli udział w tym odrzuceniu jego i tym, że został pogardzony, on daje teraz tą możliwość, że będą mogli też i brać udział, mogą być uczestnikami jego panowania nad narodami. Obwohl dieses Teil unserer Herrschaft mit ihm, wenn er die Nationen mit eiserner Rude, wenn er die Nationen wie Töpfergefäße zerschmettern wird, also unser Teil mit ihm bei diesem seinem Gericht, nasz udział w tym wykonywaniu sądu jego, że będzie narody, że narody pod jego sądem będą jak skruszone naczynia gliniane. Ist nicht das höchste. To nasz udział tu nie jest ten największy i najbardziej podkreślany. Denn es hat Bezug zur Erde. Bo to dotyczy tutaj tej ziemi. Aber was dann in Vers 28 folgt,
Ale to, co następuje w wierszu 28, das ist mehr. To większy udział w tym będzie nasz. Das bedeutet Christus in Ewigkeit genießen. A oznacza to również też i Chrystusa po całą wieczność oglądać, zażywać go. Eine ewige Gemeinschaft mit ihm in seiner Herrlichkeit. I mieć tą wieczną społeczność z nim w jego chwale. Schwester, es ist der Mühe wert. Tak, bracia i siostry, to naprawdę godne jest tego wysiłku, festzuhalten, aby mocno się trzymać und sich nicht zu vereinigen mit den bösen Lehren der Christenheit. I nie łączyć się ze złymi naukami w chrześcijaństwie.